Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj chciałem się podzielić z wami zapisem jednej sesji, jednego lotu w goglach dronem DJI Neo. Fajna sprawa, tym razem jako główny ekran posłuży nam nagranie z pamięci wewnętrznej drona, natomiast telemetrię i zapis w goglach będziemy mieli na mniejszym ekranie. Dlaczego tak zrobiłem? Bo wiadomo, że ten główny obraz będzie stabilizowany w Rocksteady i dzięki temu na pewno będzie się przyjemniej oglądać, a także nie będziemy mieli komentarzy typu jak tym dronem bardzo rzuca. Wiadomo, że nim rzuca, jest mały i tak dalej, ale zobaczycie sobie, jakie to jest doświadczenie, jeżeli chodzi o loty w goglach. Mam nadzieję, że DJI już niedługo wypuści tańszą edycję gogli, kompatybilną nie tylko z O4, ale ze starszymi modelami, choćby O3. I mam nadzieję, że to wreszcie pozwoli szerszemu gronu osób, użytkowników doświadczyć FPV. Zapraszam was bardzo serdecznie. Startujemy. Gogle trójki. Piękny obraz z Neo. Przejdziemy teraz w tryb manualny i spróbujemy polatać w manualu. Ja w tej chwili te dwa drążki ze sobą liniowo dopasowuję. Jest troszeczkę wiatru i to trwa. Dobra, mamy to. To jest to. Świetnie. I Neo już lata teraz w trybie manualnym. To wygląda bardzo dobrze. Tutaj koleże nas komentują. Lecimy świetnie. Oprócz tego, że wiatr nim troszkę kołysze, tutaj naprawdę jest dobra wizja. I jestem zadowolony. Oczywiście jak będą filtry ND, powinniśmy mieć znacznie lepszą jakość. Ale jeżeli chodzi o doświadczenie podczas lotu w tych goglach V3, one jest bardzo dobre. Wiele osób się wypowiada, że kamera jest słaba. Uważam, że ta kamera jest naprawdę wystarczająca. Oczywiście to jest kwestia gustu. Natomiast do rejestracji, do profesjonalnych ujęć na dużym ekranie ona nie musi być idealna. Czy może być nieidealna, bo to jest tani dron. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczanie, loty w goglach, przy dobrym oświetleniu, teraz lecimy lekko pod światło, jest w porządku. Wygląda to bardzo dobrze. Ja lecę cały czas w trybie manualnym. To co sobie zrobimy, to przelecimy pomiędzy drzewami. Prędkości nie są tutaj specjalnie duże. Wiadomo, że to jest mały, lekki dron. Lecimy w okolicach kilkunastu kilometrów na godzinę. Około 20. Ten dron też, on przez wiatr jest troszeczkę traktowany mocno. Wiadomo, że to nie jest ciężka jednostka. Waży 135 gramów. Więc jeżeli latamy nim wysoko, może być z tym kłopot. Natomiast zwróćcie uwagę na zasięg. Ja cały czas mam 50 megabitów na sekundę, czyli zasięg jest idealny. To co bym chciał zrobić, to się leciutko odchylić nim na poziom około 20 stopni od poziomu, tak? Dzięki temu możemy troszkę szybciej polecieć. I on też ma bardzo dobry akumulator w tych trybach manualnych. Nie wiem, na czym to polega, ale czasy lotu to są naprawdę imponujące. Pomimo, że akumulatorek mamy małe, niewielkiej masy, pojemności i też jeżeli chodzi o napięcie, to nie jest to mistrz. Ale mimo wszystko, to o czym mogę powiedzieć, że ten dron może służyć do nauki właściwie każdemu, kto zaczyna swoją przygodę, począwszy od pierwszych doświadczeń i sterowania tylko ręcznego, po sterowanie z telefonu, z pozycji telefonu komórkowego, a następnie sterowanie z aparatury DJI RC trójki czy dwójki drugiej generacji, a już końcowym etapem są loty w goglach, to znaczy najbardziej zaawansowanym. Są osoby też, które zaczynają od lotów w goglach, bo już wcześniej po prostu latały innymi modelami, choćby Awatą. Teraz oddalimy się nieco i polecimy w kierunku okiennika. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o zasięg, to nadal utrzymuje się bardzo dobry, a to co robimy sobie w tej chwili, to okrążamy okiennik. Wiadomo, że wiatr jest największą trudnością tutaj, bo jesteśmy już wyżej. Da się to zrobić. W tej chwili go dość mocno wiatr już prostuje, więc ja sobie spokojnie wrócę, ale jeżeli chodzi o czwórkę, to tutaj dajemy radę. Ten mały dron, on
bez akumulatora, jeżeli go zniszczymy, kosztuje 130 euro, więc to jest jedna z tańszych jednostek gotowych do latania. Druga rzecz, która jest tutaj ciekawa, że DJI Care Refresh kosztuje do niego 80 zł na rok, więc to nie jest duża wartość. I dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj bardzo fajne rezultaty osiągnąć. Jednocześnie, jeżeli chodzi o element ryzyka, a także element związany z bezpieczeństwem, z kosztami, minimalizujemy te dwa czynniki i jest znacznie lepiej. Tutaj koło Patryka przeleciałem, bo mnie wiatr troszkę ściągnął. Ale jak widać, że da się to zrobić. Teraz przez chwilę spróbujemy sobie paru akrobacji. Zrobimy dive. Widać, że on nie wychodzi idealnie z do lotów nurkowych, bo jest leciutki, ale mimo wszystko w miarę się ładnie uwija. To jest ten jeden czynnik. Spróbujemy sobie zrobić split S. Jest dość ładnie, oprócz tego, że zahaczyłem. Żyje? Dobrze, wszystko gra. Dobrze, że on ma ten sygnał, wiesz? Można go szybko znaleźć. Zobacz, nie, nic się nie stało, to jest mięciutko. Więc ten dron, on ma ogólnie zupełnie inną osobowość w trybie manualnym w stosunku do tego, co prezentuje nam w trybach stabilizacyjnych. Lata bardzo fajnie, jak na możliwości nauki jest super i doświadczania pierwszych lotów FPV. Oczywiście, gdyby nie czynnik związany z wiatrem, byłoby znacznie lepiej, no ale pewne kompromisy tutaj niestety są. Za to jest bardziej wytrzymałe. DJI go tak skonstruowało, żeby był dronem trudnym do rozbicia, do zniszczenia, odpornym na uszkodzenia, na kolizje i to jest jego mocna strona. Natomiast to, co można powiedzieć, no słabsze strony to przede wszystkim wiatr, odporność na wiatr. Ja bym powiedział, że kamera wcale nie jest tutaj taką słabą stroną Neosia, bo ta kamera pozwala nam na swobodne ćwiczenia. Jest stały zasięg, nie ma zakłóceń, stały poziom tego wizji, więc pod tym względem wcale bym nie powiedział, że to jest zła kamera. Ona jest po prostu tańsza niż w Avacie dwójce, ale to nie znaczy, że jest gorsza. Można śmiało poćwiczyć, my już tutaj ładnych parę minut latamy i nadal mamy 50% akumulatora, także widać, że to się da zrobić. Teraz spróbujemy kolarzy troszeczkę doścignąć. Jak widać, da się, gdy lecą, gdy jadą sobie spokojnie, spokojnym tempem, to można się do nich nawiązać i nagrać sobie takie scenki, na przykład do rodzinnego vlogu lub do podobnych rzeczy. Zasięg mamy fantastyczny i można tutaj sobie poradzić. Teraz wrócimy, podniosę się, troszkę straciłem. Ale jest w porządku. Także lecimy tutaj już naprawdę długo. W tej chwili 45% akumulatora, jeżeli chodzi o stan naładowania. To wygląda bardzo dobrze i teraz spróbujemy parę precyzyjnych, bardziej precyzyjnych lotów wykonać. On jest też nie tak odporny na wiatr. Muszę go leciutko gimbalem podnieść i spróbujemy sobie tutaj pomanewrować pod drzewami. Wygląda to bardzo dobrze w tej chwili. Fantastycznie. Ćwiczymy. Bardzo dobrze, niskie loty, dynamiczne bardziej. Po pewnym etapie można się przyzwyczaić do Neosia i naprawdę nim zdecydowanie i ładnie latać. Uważam, że to jest całkiem niezły dron. Oczywiście ma swoje też wady. Chyba największa to jest właśnie fakt, że wiatr z nim robi takie... No, często utrudnia loty, ale tak poza tym uważam, że to wcale nie jest zły wynalazek, szczególnie dla lotów manualnych. Świetnie to wygląda.
koledzy ćwiczą abatą dwójką. Staram się do niej nawiązać. Chyba tyle. Dobrze, będziemy lądować. Gotuję się. Słuchajcie, dzięki serdeczne za obejrzenie tej sesji. Wiadomo, różne rzeczy się dzieją, różne cuda. Tutaj mieliśmy szereg uczestników, a dodatkowo jeszcze, jako że to była niedziela, wiele osób rekreacyjnie przyjechało na rowerach ścieżką. Super sprawa, jest super sesja. Zapraszam Was też na kolejne edycje warsztatów. Nie wiem, czy zrobimy jeszcze cokolwiek jesienią, dlatego że pogoda już jest raczej słaba. Ale na pewno w przyszłym sezonie postaram się zorganizować więcej takich warsztatów. W tym sezonie mieliśmy 5 edycji, super to wyglądało i bardzo się cieszę. Pozdrawiam z tego miejsca uczestników i trzymam kciuki także za wszystkich widzów, którzy nas oglądają, bo trzeba się rozwijać, iść do przodu i postawić sobie trochę wyżej poprzeczkę. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych już niedługo. Pa! No prawie. Prawie. Możesz go rozbroić nawet. Świetnie. Ćwiczymy, teraz mamy Flywheel Explorer w akcji. Przed chwilą był crash. Podniosłem go, bo nie mógł się odpalić. Lecimy dalej. Pięknie. Aha. Świetnie jest. Ale powiem Wam, że jak kładę się spać, to słyszę nadal te dźwięki śmigieł, ten Rotor Riot. Po prostu jest ogień. Od dwóch dni, od rana do wieczora, przez cały dzień, jazgoczą. Kolejny dron, tym razem Defender. To już jest 12. maszyna dzisiaj. Szykuje się do boju. Flagowiec iFlighta. Odleciał. Teraz ćwiczymy awatą dwójeczką w manualu i bardzo spokojnie. Sztuka polega na tym, żeby prowadzić ją jak najwolniej i precyzyjniej. Tu wszystko gra. Nie mogłem dostrzec tego flywu, ale jest to beeper. Dron wygląda w ten sposób. Teraz mieliśmy dwa przyziemienia. Neoś leży tu. Do góry nogami. Można by mu zrobić spokojnie turtle mode. No i teraz kolejna maszyna. Już na tych warsztatach mieliśmy około 10 różnych dronów. Tym razem Flywheel Explorer z dużym akumulatorem. Jak sobie poradzi przy starcie? Poszedł ładnie, uniósł się. Jest w powietrzu. Delikatnie. Grzegorz ucieka. Flywheel, ja uciekam. Flywheel się wnosi. Drugi dzień lotu w manualu. Tym razem inna maszyna. Ciężkim pakietem litowo-jonowym daje radę. Tutaj Krzysztof ćwiczy pierwsze loty w goglach. Nie latał do tej pory. Widać, że na bok go ściąga bardziej. Muszę mu skorygować, żeby latał bardziej do przodu, bo jednak dryfuje mu tak na bok ten neo. Dzisiaj trzeci dzień warsztatów plenerowych. Chłopaki ćwiczą. Ćwiczyliśmy przed chwilą loty 5-calowym. Trochę był dla nich jeszcze za mocny, bo to jest dopiero drugi dzień lotów w akro. A tutaj mamy małego Neosia, który nam ucieka. Za chwilę Wam pokażę w kolejnej relacji. Ale są ćwiczenia między drzewami też małym Neo. On jest całkiem dobry do trybów tych manualnych. I spróbujemy z chłopakami jeszcze przećwiczyć te małe drony.